Dzień dobry, witam Państwa dzisiaj w środę 10 kwietnia, 10:33 na zegarku. Zaczynamy tradycyjnie nasz program Świat Walut i tradycyjnie na początku programu plansza mówiąca o tym, że w programie nie ma rekomendacji, że jest to program o charakterze informacyjnym, charakterze edukacyjnym i jest, że tak powiem, jakimś elementem Państwa właśnie. Tak, który pomaga Państwu w budowaniu własnych strategii na bazie własnych przemyśleń, samodzielnych decyzji. Także tutaj nie ma kopiuj wklej, tak, jeżeli to chodzi, to nie jest tego typu program. Tu widzę, że są Wasze pytania. Ja tylko przypomnę, że można zadawać te pytania na czacie, na YouTubie na żywo, dopóki trwa program, czyli do 10:58. Ale i też można pisać do mnie maile, można też polubić stronę na Facebooku, można też postawić wirtualną kawę, jeżeli ktoś uważa, że treści, które w programie są, jakoś mu się przydały, tak, do jego własnych dalszych działań. Dzisiaj, tak szybko przewinęłem ekran, bo dzisiaj dużo będę mówił na temat tego, co jest ważne, bo dzisiaj o 14:30 inflacja konsumencka za marzec. Dane, które tak napisałem Państwu, mają wagę atomową. One są ważniejsze niż te dane z rynku pracy, które były w piątek, a które rynek w sumie zignorował, bo potem dolar jakoś za bardzo się nie umocnił. Giełdy aż tak, mówię, aż tak nie spadły. W piątek to nawet wzrosły, tak, ale wczoraj próbowały spaść, a też widać, że to no, finalnie jesteśmy wyżej niż przed danymi z rynku pracy w piątek. Więc pytanie właśnie, jak to rynek dalej będzie sobie chciał rozgrywać. Ja wczoraj Państwu mówiłem o tym, że osobiście uważam, że inflacja może być wyższa niż te prognozy i uważam, że to może być takim właśnie triggerem, takim pretekstem do tego, żeby dolar nam wyraźniej zyskał. Natomiast tutaj macie Państwo taki wpis, jako pierwszy wpis, tak, mówiący o tym, że właśnie wczoraj Rafael Bostnik, członek Fedu, który do tej pory jakoś tak brzmiał bardziej jastrzębio, wczoraj aż tak jastrzębio nie wybrzmiał, bo powiedział, że jeżeli dane byłyby zgodne z tym, co rynek, czy z tym, dane byłyby zgodne z tym, co ekonomiści tak oczekują, no to rynek to Fed to przyjmie zadowolenie, tak, że to jest jakiś tam element, który nie będzie przeszkadzał w tych oczekiwaniach co do obniżek stóp procentowych. No, pytanie tak, na ile to jest jakaś forma, ja bym nazwał, forma wyciszania emocji na rynkach. Bo mam wrażenie, że zdają sobie sprawę Państwo z tego, też zdaje sobie sprawę tego rynek, że gdyby inflacja dzisiaj była oczywiście wyższa, no to mamy dużą zmienność. A taka zmienność, jak Państwo dobrze wiecie, no nie jest czasami pożądana przez decydentów, więc przypomnę chociażby, jak to wyglądało przy danych o inflacji ostatnich, taki odczyt pierwszy, który już był, który troszkę rynki zdziwił i mógł być niepokojący. Mieliśmy w połowie lutego. Wtedy okazało się, że szef Fedu, Jerome Powell, spotkał się tego samego dnia, pytanie przypadkowo, czy też nie, z kretami w kongresie, no i tam ich uspokajał, że takie dane to nie ma żadnego wpływu na trajektorii inflacji, tak? Potem mieliśmy dane, które potwierdzały to, co było widać w danych lutego, tak? I znowu gdzieś tam podobne argumenty, że to jest przejściowe, że patrzmy na inflację PCE. Okej, no zawsze możemy to czymś wytłumaczyć, tak? Natomiast pytanie, ile razy można to samo tłumaczyć, tak? By twierdzić, że to nie jest problem, tak? Ja tutaj Państwu pokazuję wykres, to pokazywałem go wczoraj, wykres FUSD, to jest dokładnie future, konkretnie CFD na future z dolar indeksu. I tutaj to, co moją uwagę zwraca, to jest to, że tak naprawdę my się utrzymujemy w konsolidacji.
że to jest konsolidacja, która może być jakby taką odskocznią do wyjścia rynku mocniej w górę. ACD tygodniowy jest powyżej zera, RSI jest w fazie neutralnej, stochastyk się podnosi. No, generalnie jest to rynek w ustawieniu wzrostowym. A wiemy, że niektórzy spojrzą na to, że była taka świeczka tutaj ostatnio, tak, która mogłaby sugerować, że jest podwójny szczyt, 104,85, tak, i że teraz spadamy w dół. No ale jakoś to do końca do mnie nie przemawia, tak. Uważam, że jeżeli też dane CFTC, czyli dane z tej giełdy kontraktów terminowych w USA na waluty, pokazują również, że liczba pozycji netto w dolarze jest największa od 2-3 lat, no to widać, że rynek jakby no, widzi to, tak? Widzi to, że jeżeli Fed nie będzie tak chętnie ciął stuprocentowych, jeżeli może okazać się, że w ogóle w tym roku żadnej obniżki nie będzie, no to nie ma siły, żeby dolar nie zyskał, tak? Uważam, że to jest jakby kierunek, bym powiedział, właściwy, tak? A jeżeli chodzi o te oczekiwania co do właśnie Fedu, to mamy 56% na czerwiec. Troszkę to drgnęło, bo wczoraj było 48, więc troszkę to drgnęło. Natomiast no, rynek, że tak powiem, ustawia się pod lipiec i pod wrzesień. Uważam, że jeżeli już to bardziej jest to wrzesień, ale właśnie się liczmy z tym, że jeżeli ta inflacja będzie odjeżdżała w górę, no to Fed po prostu nie zrobi nic. Tak? I takie słowa już tutaj ze strony niektórych członków, czy też członki, tak? Bo no to były też kobiety, padały, tak? W ostatnich dniach, że właśnie może nie być obniżek, a wręcz może być tak, że Fed zostanie zmuszony do podwyższenia stóp procentowych. Także no, widać zupełnie, ta narracja się robi inna niż jeszcze 2, 3, a miesiące temu, nawet po roku temu, tak, kiedy przecież jeszcze w listopadzie, w grudniu wszyscy mówili o tym, tak, na rynku, że cała seria obniżek od marca na każdym posiedzeniu, tak, więc pytanie, gdzie to teraz jest, no i czy to nie powinno wymusić, tak, właśnie zmiany tutaj nastawienia trochę rynku, przynajmniej w krótkim okresie. Tutaj macie Państwo rentowności obligacji 10-letnich, one się cofnęły. No i teraz tak, możemy to oczywiście zdawać, że to, nie wiem, ktoś powie, że tutaj było fałszywe, będzie do góry na 4,45, ktoś powie, że to nie spadało, ale patrząc tak długofalowo, to prędzej, tak, bym uwierzył w to, że to jest ruch powrotny do 4, na rejon 4,35 i po prostu rynek zacznie iść mocniej w górę. Mocniej w górę, jeżeli właśnie te dane inflacji, którą poznamy o 14.30, będą wyraźnie wyższe od oczekiwań, tak? Czyli tutaj wyżej 3 i 4, a przede wszystkim inflacja bazowa, inflacja core wyższa niż 3,7 i powiedział wyższa niż 3,8, tak? Czyli będzie wyższa niż 3,8, no to wtedy tak, rynek będzie miał tutaj na pewno mocny powód do przemyślenia sobie tego, jak się zachować w sytuacji, kiedy procesy dezinflacyjne się nam zakończyły w gospodarce amerykańskiej i czy rzeczywiście wierzyć w to, że wchodzimy w taką fazę ożywienia gospodarczego, właśnie inflacyjnego. No i jak to wszystko wpłynie na Fed, bo może tak być, że jeżeli my sobie założymy utrzymanie tych stóp procentowych na dłuższy czas, czyli scenariusz higher for longer, no to ten scenariusz higher for longer tak naprawdę może sprowadzić nam w 2025-2026 nie soft landing, tylko hard landing, tak? Czyli po prostu to, co zawsze bywało, tak? Już w historii. Więc no to też będę Państwa wyczulał. Eurodolar. A, dzisiaj jeszcze są zapiski, przepraszam, są zapiski o 20 z posiedzenia Fedu, tego co było ostatnio, ale mam wrażenie, że one są mniej ważne, bo to było i przed danymi z rynku pracy, i też te nowe komentarze, tak, ze strony tutaj niektórych członków Fedu, wydaje mi się być bardziej aktualne w kontekście niż to, co było w zapiskach.
Eurodolar, który wczoraj się odbił od linii spadkowej trendu, fakt, że ona może nie mieć takiej wagi, bo to jest linia rysowana od połowy marca, no ale coś tutaj w tym może być. Więc jeżeli on się odbił i jeżeli to ma być respektowane, no to my dopiero, uwaga, dopiero zaczynamy ruch spadkowy. Także to się będzie rozbijało. Przypomnę, że jutro posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, na którym powinno być, mieć miejsce potwierdzenie tych oczekiwań co do cięcia stóp procentowych przez ECB na początku czerwca. Tak spojrzymy na te oczekiwania, zaraz się załaduje, ale jedna rzecz, która na pewno zwraca uwagę, to oczywiście to, że w ostatnim czasie nieco nam się skróciły te. Choć nie, przepraszam, to nie, to jednak tego nie widać. To zwraca uwagę, to 91% szans na obniżkę stóp procentowych 6 czerwca i widać, że rynek przyjmuje założenie, że kolejna obniżka będzie miała miejsce po czerwcu, już w lipcu. Potem widać, że no tutaj chyba w wrześniu to zatrzymanie, ale generalnie widać, że nawet te cztery obniżki gdzieś tam w tle są, a trzy to jest minimum, tak, co rynek oczekuje. I to jest oczywiście różnica w postrzeganiu tego, co widzimy w przypadku Fedu. Oczywiście pytanie jest fundamentalne pewnie takie, co zrobi Europejski Bank Centralny w sytuacji, kiedy by dalej drożały, a czy dalej by szły mocno w górę ceny surowców, zwłaszcza cena ropy naftowej. Być może tej czwartej obniżki pewnie by nie było, ale sądzę, że te trzy obniżki ECB raczej nam dowiezie, więc następnym na razie, tak powiem, się za bardzo nie zastanawiam. Tutaj ceny złota są na wykresie, ale ja chciałem pokazać na początku Państwu. Chciałem pokazać ropę naftową, która się nieco cofa, ale jak dla mnie to nie jest, że tak powiem, sygnał do odwracania trendu. Uważam, że tutaj ten problem, tak, z relacjami Iran, Izrael, Hamas, tak, tutaj USA, tak, w tym regionie bliskowschodnim, się wciąż będzie trzymywał. Przypomnę, że mieliśmy taki wczoraj rano ze strony wywiadu amerykańskiego o tym, że właśnie jest duże ryzyko odwetu Iranu na Izraelu, jakiegoś ataku na Izrael, czy to dronami z Syrii, z Libanu, czy też jakieś ambasady Izraela. Więc wciąż może być nerwowo, więc z tym tutaj uważam, że na ropie raczej trend będzie kontynuowany. Natomiast oczywiście w krótkim okresie to, że się ropa też cofnęła i to, że tutaj jesteśmy bardzo wysoko, w przypadku na przykład miedzi. Przypomnę, miedź jest no, w okolicach nieobserwowanych od państwa stycznia 2013. Jesteśmy blisko, wskaźniki są już wykupione. Analogicznie jest trochę też na złocie. Na złocie, proszę Państwa, RSI 9 ma 83 punkty. Złoto oczywiście wygląda ładnie, jakoś silny trend, ale każde trendy są, proszę Państwa, przerywane jakimiś korektami. Dlaczego ja dążę? Dlatego dążę, że jeżeli dzisiaj dolar wyraźnie zyskał po tych danych, to dojdzie do pewnych przymodelowań, tak? Dlatego, że surowce się też mogą lekko cofnąć, tak? I że to oczywiście będzie jakaś korekta, może i mocniejsza, tak? No bo tutaj w sumie też był mocny ruch, tak? Więc taki troszkę szybki spadek, ale oczywiście w długim okresie to pewnie nie zmieni tam jeszcze wiele, ale perspektywa 2-3 dni, takie ryzyko korekty tej głębszej się nam pojawia. Trochę, jeszcze o risk-offie na rynkach, no właśnie, risk-off na rynkach, czyli to głównie chodzi mi o giełdy.
Giełdy, które no, robią psikusy, przynajmniej jeżeli chodzi o S&P 500, o futuresy, bo wczoraj na rynku kasowym mieliśmy spadki. Chwilę po 22 wypowiedź właśnie Rafaela Bostika sprawiła, że ten wykres znów wygląda niby dobrze, ale to właśnie, czy takie wyciąganie po sesji na futuresach jest ok, czy nie jest ok. Nie tym mi to oceniać, natomiast jeżeli chodzi o układ dzienny na wskaźnikach, powtórzę jeszcze raz, on nie jest pozytywny. On sugeruje, że to, co teraz widzimy, jest to ruch powrotny i że kontynuacja ruchu może mieć miejsce. Więc dalej będziemy mówić sobie o tym, że możemy dokańczać albo rozwijać, tak? To, co się rozpoczęło na początku kwietnia, czyli rynek sobie będzie wchodził w jakąś właśnie korektę, która po prostu może być nieco większa. Skala oczywiście spadku, tak, to też będzie miało znaczenie nie tylko dane CPI, ale też już za chwilę się rozpoczyna sezon wyników spółek amerykańskich, tam niby są to oczekiwania ustawione raczej nisko, no ale nic tak nie powiem, nie wiadomo jak do końca będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o Nasdaqa, to tutaj również to wygląda mi na ruch powrotny, który był ostatnio. Czy można by oczekiwać kontynuacji przeceny? Wiem, że to tak troszkę dzisiaj ten wykres wygląda dziwnie i niektórzy powiedzą, że wczoraj były takie ładne młotki i to jest do wzrostu. Tak, no ale jakoś mówię, trudno jest w to uwierzyć, żeby rynek miał zignorować, tak, dane o inflacji. Natomiast to, że ta inflacja jest przejściowa, no to ja to za bardzo nie wierzę, tak? Uważam, że po prostu patrząc na wszystkie te inne parametry, widać, że po prostu inflacja będzie rosła, a nie spadała, jeżeli chodzi o USA. I jedna jeszcze uwaga, wracając do rynku walutowego. Mieliśmy posiedzenie RBNZ, czyli Bank Centralny Nowej Zelandii. I RBNZ, proszę Państwa, stopy postawił bez zmian, czyli stopa OCR na poziomie 5,50. Natomiast trochę zaskoczenie było w tym, że komunikat nie był za bardzo gołębi. A taki mógł być, bo tutaj 2 tygodnie temu minister finansów Nowej Zelandii przestrzegał przed spowolnieniem gospodarki. Tymczasem bank centralny postawił bardziej w narracji na to, że właśnie inflacja pozostaje wciąż wysoka, wciąż jest podwyższona i w związku z tym polityka restrykcyjna być może będzie utrzymana przez dłuższy czas. Niemniej to za bardzo nie zmieniło oczekiwań co do pierwszej obniżki. Tu dalej rynek wskazuje na sierpień. Oczywiście NZD, USD lekko podrósł, natomiast jesteśmy na linii górnego ograniczenia kanału spadkowego. W związku z tym możemy, że tutaj jest większe ryzyko tego, że ta biała świeczka za chwilę będzie negowana. Także tutaj przed tym przestrzegam. I taka jeszcze jedna ważna myśl, to tak na razie tylko myśl, ale tutaj napisałem Państwu tak, czy to, co zasygnalizował RBNZ, sugeruje, że decydenci w innych bankach centralnych również biorą pod uwagę scenariusz higher for longer. No właśnie, tak? I teraz uwaga, dalsza część zdania. I dlaczego woleliby widzieć, dlaczego być może woleliby widzieć słabego dolara amerykańskiego? No właśnie, przykład mamy ze Szwajcarii, proszę Państwa, tak? Frank w ostatnich miesiącach był raczej silny i to sprawiło, że inflacja w Szwajcarii nam, że tak powiem, się samoistnie rozwiązała. Tak? Temat inflacji się rozwiązał. Nie ma inflacji w Szwajcarii, tak? Wysokiej. Dlatego też właśnie banki centralne, przede wszystkim poza Fedem, wolałyby widzieć, tak, to, żeby ich waluty były silniejsze, a dolar był słaby, tak? No ale właśnie, to jest tylko chęć, tak? Za tą chęcią za bardzo możliwości chyba nie stoją. I teraz tak, co to jeszcze widzimy? Fund dolar. Fund dolar wczoraj był przez nie pokazywany.
że jest na linii kanału. No i właśnie, to widzę, psiku szaranek zrobił, wyszedł nam wyżej. Pytanie, czy w związku z tym to jest już złamanie tego kanału, czy też nie. No przekonamy się o godzinie 14:30, na ile ten ruch wczorajszy w górę był właściwy. Ja tutaj dalej podtrzymam to, co powiedziałem, tak? Wyższa inflacja, jeżeli się pojawi, to da impuls do umocnienia dolara. I przede wszystkim dolar jen. Tutaj się może dziać wiele. Mamy poziom 151,85 i, że tak powiem, rynek się przykleił do tej górnej bandy i coraz więcej wskazuje na to, że 152 będzie wybijane i pewnie nic za tym nie będzie dalej stało. Czyli Bank Japonii raczej nie zdecyduje się na interwencję przy 152. Po prostu chodzi generalnie o to, że banki centralne robią takie rzeczy wtedy, kiedy chcą, a nie kiedy muszą. Tak? To jest taka duża różnica i warto mieć na uwadze, że to jest działanie z zaskoczenia, tak? A nie działanie, na które rynek się szykuje i ono jest o, w ten sposób. Więc tutaj 152 może być rozjechane, zwłaszcza, że tutaj te komentarze prasa Uedy wczoraj i dzisiaj one są raczej, tak bym powiedział, ostrożne, raczej idące bardziej w głębie, no bo jeżeli prezes mówi o tym, że stopy mogą wzrosnąć, ale to ogólnie jest proces powolny i tak dalej, i dalej będziemy mieć politykę akomodacyjną, no to jest sygnał tego, żeby jen był dalej słaby. I teraz tak, Bossa PLN, czy nasz koszyk złotego i komentarz wczorajszy premiera Tuska, który dał do zrozumienia, że tutaj, no oczywiście nazbyt silny złoty nie byłby zbytnio korzystny. No, to jest rzecz oczywista, tak, aby to są powiedzieć, które, no, o których każdy wie, że tak jest, tak, że jeżeli waluta danego kraju jest nazbyt silna, to oczywiście to nie sprzyja eksporterom, to nie sprzyja do końca gospodarce, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że silny złoty jest to jakiś element, tak, ograniczania inflacji, więc może tak być, że tutaj gdzieś na jesieni, gdzieś właśnie jeszcze na jesieni, tak, jakaś obniżka stóp procentowych by nam się pojawiła, tak, jeżeli dalej miałby się złoty umacniać. Ale w krótkim okresie koszyk złotego, mam wrażenie, że dotarł do poziomu, gdzie jest jakiś krótkotrwały opór i jakieś niewielkie cofnięcie może się pojawić. Mówię niewielkie, bo myślę, że raczej wyraźnie głębiej niż tutaj ta pomarańczowa linia, co widzimy, nie będziemy, ale to oczywiście może dawać tak średnio 3-4 grosze ruchu na złotem. Oczywiście w sytuacji, kiedy nastroje na świecie się pogorszą, czyli wyższa inflacja, wyraźne umocnienie dolara, cofka na giełdach, cofka na surowcach, no to wtedy też i cofka na złotym, tak? No i teraz co my tu mamy? Euro złoty 4,2640 lekko odbija od tych poziomów 4,25, które były wczoraj. Ja myślę, że gdybyśmy odbić tak po tych danych, to możemy nawet naruszyć, proszę Państwa, ten poziom 4,27,5. On może być naruszony, możemy podejść nawet po 4,29. Natomiast mnie bardziej interesuje, też pewnie Państwa interesuje, otóż to ten wykres, to jest chyba ten, tak? Dobrze. Ok, tak, to jest wykres tygodniowy i tu widać właśnie tą długoterminową linię trendu 2011-2015. 4,24 i tutaj widać, że ten poziom gdzieś tam sobie będzie przez inwestorów uwzględniany, tak, więc na razie takiego ataku i zejścia poniżej 4,24 nie widział, tak powiedziałem, no jeżeli rynki będą teraz bardziej nerwowe, no to właśnie złoty może być nieco słabszy i dolar złoty 3,92,5. To jest grosz wyżej niż wczoraj i to jest też sygnał, że to wsparcie 3,91,5, 3,92 jest respektowane,
I w związku z tym, jeżeli euro-dolar da taki impuls, to dolar złoty może w miarę szybko wrócić do koni 3,96 i próbować wychodzić jeszcze wyżej. Czyli jak Państwo widzicie, słabszy złoty nam się szykuje. Jeszcze przy okazji, bo wiem, że to było pytanie wczoraj o WIG20, tutaj w ferworze, tak powiem, tematów tego nie zrobiłem, więc przy okazji właśnie a propos tego, że złoty jest silny i niektórzy wskazują, że silny złoty równa się napływ kapitałów zagranicznych do Polski na giełdę. No dobra, ale co stanie się, jeżeli teraz się złoto osłabi? To proszę Państwa, dostajemy taki, powiedziałbym, sygnał podażowy. Bo jeżeli ten wykres zamieni się nam, ta świeczka zamieni się w świeczkę spadkową, ta biała, którą teraz widzimy, i zaczniemy iść w dół, to mamy tak, wybicie poprzedniego szczytu, szybkie nawrócenie, przełamanie linii wzrostowej trendu tej przyspieszonej, i też na wskaźnikach mamy wtedy o, zoom RSI 9, więc trochę tutaj się pojawi wtedy rzeczy, które w krótkim okresie będą sugerować, tak, to, że WIG20 mógłby spaść nawet w rejon 2380. No, zobaczymy. W każdym razie, tak Państwo widzicie, czas zacząć jakąś korektę na rynkach. Pytanie tylko oczywiście, jak ona będzie głęboka. Dobrze, o tym powiemy już pewnie jutro, także zapraszam do programu jak zawsze o 10:30. Do zobaczenia.